Blisko rok po konsultacjach społecznych ruszyła największa w tym roku powiatowa inwestycja drogowa realizowana na terenie Legionowa. Mowa tu o gruntownej przebudowie ulic Aleja Legionów, Mireckiego i Jana Pawła. Prace będą prowadzone na odcinku od Legionowskiego cmentarza aż do przejazdu kolejowego na granicy Legionowa i Łajsk. Przebudowa ulic Aleja Legionów, Mireckiego i Jana Pawła obejmuje wymianę nawierzchni, ale również wjazdy do posesji, chodniki, odwodnienie. Będzie to zupełnie nowa jakość dla mieszkańców Alei Legionów i Mireckiego, a także poprawę bezpieczeństwa dla uczniów szkoły. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 2 600 000 zł. Prawie 750 000 to tak zwana schetynówka. Kolejne 900 to wkład Legionowa. Tak duże zaangażowanie finansowe gminy w powiatową inwestycję nie powinno jednak dziwić. Po oddaniu tunelu pod torami kolejowymi i wybudowaniu tzw. małej obwodnicy Legionowa, Aleja Legionów stanie się jednym z głównych szlaków komunikacyjnych w mieście. Te inwestycje są bardzo potrzebne, porusza się tymi komunikacja miejska i dużo wielu mieszkańców i trzecie parceli, tych, którzy gdzieś tam jadą na północ Legionowa. Droga była budowana jeszcze przez Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie najlepiej ona miała pod taką podbudowę cementową, była cała spękana. Roboty drogowe na Alei Legionów, Mireckiego i Jana Pawła mają się zakończyć w listopadzie. Na kolejne lata powiat zaplanował ważne inwestycje. Dzięki realizacji jednej z nich zniknie jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w mieście. Projektujemy przebudowę skrzyżowania ulic Sobieskiego i Parkowej, pojawi się tam rondo, a także przebudowę ulicy Parkowej i lewoskręt z ulicy Sobieskiego w ulicę Lwowską. To jest pewnego rodzaju dopasowanie do nowej inwestycji, na którą cały czas czekamy, czyli oddanie tunelu przez PKP w ciągu ulicy Krakowskiej i Alei Róż. Termin rozpoczęcia realizacji tych inwestycji starostwo uzależnia od możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.